program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witam Państwa serdecznie po dłuższym niebycie. I drodzy wakacjach. Po wakacjach, proszę Państwa. Państwo nie słyszeli, ale ja już słyszałem, Mirek jest naburzowany. Paznokciem. Dziury ci tu łatali. No raczej. Wakacje, nie wyszły, z czego się cieszę. Zgadza ogromnie. Się. Jeździłem polskim pociągiem, tak. Intercity. Jad wylewa się jemu tak. Uszami. I proszę Państwa, ma taki temat, który dotyczy ludzi, którzy wstają 4 rano. Czyli, tak jest. Czyli nie mnie i pewnie w większości nie Państwa. No Mirek, daj czadu. Krótki temat taki, prawda? Stoimy tutaj, proszę Państwa, przy sławnej... Nie bez powodu. Powiem, nie bez powodu, przy sławnej bocznicy kolejowej towarowej, prawda? Gdzie ładuje się na wagony ten z okolicznych... Jeszcze dodaj, że mieszkasz tam nieopodal. Nieopodal też mieszkam i stąd też ten temat. Ładuje się na wagony z okolicznych żwirowni żwir, które przywożą oczywiście duże ciężarówki zwane patelniami, prawda? I żeby przywieźć ten żwir w ten upały, co były, kurzyło się tu jak cholera, ale później to trzeba załadować na wagony, to gdzieś tam po 4 rano przyjeżdżają takie wielkie ładowary, 2 z wielkimi łychami, oni wożą, a ci ładują. Ale gdzie te patelnie zawracają? One zawracają na Przytorowej, proszę bardzo, nowe rondo na Przytorowej powstało. Jedne miejsce, drugie miejsce, trzy miejsca, gdzie te ciężarówki nawracają, żeby skrócić sobie drogę i fru na tą bocznicę. Sypią, potem wali się kurz. Ale poczekaj, bo nie będzie tak łatwo. No nie. Czemu one chcą skrócić tę drogę? Czemu tu przyjeżdżają? Nie mam pojęcia. Kiedyś nawet jeździły dookoła przez Sejneńską i tak dalej, a teraz zawracają tu, no bo skracają, bo szybciej. No ale ja rozumiem, że materiał nie jest dobrze przygotowany, bo Mirek żadnych dowodów na to nie ma. Jakich nie ma dowodów? No na pusto. Bo ty nie widzisz, bo człowiek emeryt to wstaje 4 rano. I myśli od rana, jak komuś zepsuć, proszę Państwa, nastrój. I patrzy, 3 patelnie jadą, prawda, i każda z nich tutaj robi nawrót, jadą tam i wsypują. Wstaje rano i myśli, Boże, jakby dzisiaj spierdzieli dzień. Mieszkam niedaleko, jest upał, i otwarte okna, to słyszę, jak ta ładowara po tym betonie, bo tam płyty będą i na wagony. A wiesz, że niektórym ludziom na przykład przeszkadzają samochody, jak mają otwarte logi, jest upał na przykład, o, jeżdżą po takim torze, na który pojedziemy zresztą i mówi, też hałas robią w dzień. Więc wiesz, powiem tak, ja nic nie mówię. Moja partnerka, poczekaj, po chwilę posłuchaj. Moja partnerka mówi tak do mnie. Słuchaj, denerwujesz mnie, to przeważnie w nocy. Ja mówię, co się stało? Słyszę, jak ci krew krąży. Budzuję. W tętnicach. Znowu wziąłeś wiagrę. To mniej więcej tak to... Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej właśnie wygląda. Dobra, kończymy tutaj temat. Konkluzja, Mirek, Te nawroty zagrażają w pewnym sensie tutaj, prawda, bezpieczeństwu. No bo manewr zawracania jest zawsze niebezpieczny. No, co prawda mamy tu tragedię ostatnio, no tak? Tak, to tam było, że tam też rowerzysta zginął pod ciężarówką, ale to chyba nie do końca była wina kierowcy, tylko tego rowerzysty. Raczej do końca nie była to wina kierowcy, do końca w ogóle nie była to wina kierowcy. To był nieszczęśliwy wypadek. Jeszcze zanim odjedziemy, wiele się zadziało, tak? Pod naszą nieobecność i nie można było tego wcześniej zrelacjonować. Może teraz będzie troszkę łatwiej, bo emocje opadły troszkę w niektórych miejscach. Trochę historii. I trzeba dodać, że my jedziemy na ten tor wasz. Wszystkich. To nie jest tor tylko motorowy i samochodowy i rowerowy. To jest tor wszystkich. To jest tor miasta. Miasta. I miasta mieszkańców. Sławki. I mieszkańców. I wybudujmy ewentualnie z tego może nowy, duży tor wyścigowy, żeby nikomu wszystkim tam nie przeszkadzał. Może i lotnisko jeszcze. Też. Przy lotnisku. No to do zobaczenia. Drodzy Państwo, i tutaj już obecni ci, może przyszli obecni, tak. Przynieśliśmy się z ulicy Przytorowej na tor kartingowy. Gdzie grzejemy ławę. I miejsce to ostatnio stało się przyczynkiem drobnego, właściwie konfliktu, tak? Może eksplozji tego konfliktu. Ale nie z nami.
Nie chodzi o motokart, tak, chodzi tak, o grubszy nie sprzęt. Nie nasze stowarzyszenie. Chodzi o grubszy sprzęt, no i doszło do takiej kolizji mieszkańców z fanami motoryzacji, tak? Dosyć tam nieprzyjemna sytuacja była, bo to jakby takie część, ze względu na to, że już tyle lat zajmujemy się torem, dbamy jako stowarzyszenie o nawierzchnię i tuż od 10 ponad lat kopiemy się 15, może jeszcze więcej. Z każdą inicjatywą z tego zamknięcia tego toru, tak? To część tych skarg też jakby do nas dotarła, tak? I tych, którzy tam próbowali zbierać podpisy przeciwko właśnie tym imprezom, które przysparzają mieszkańcom kłopotu ze względu na hałas. I co? I drodzy Państwo, bo to taka konkluzja, bo już tyle lat działamy, my jako stowarzyszenie jakby te realia dobrze znamy, bo one bardzo nas mocno dotykały, czyli ograniczyły nam możliwość funkcjonowania w 90%. W 90% nie mogliśmy działać i w pełni sprawnie i organizować imprez, jakie byśmy chcieli, tylko ze względu na to, żeby mieszkańcy inaczej, nie wyrzucili nas stąd, tak? Bo nie mamy szansy z nimi wygrać w żaden sposób. To nie jest wina ani mieszkańców, nie jest to wino mieszkańców, nie jest to wino nasze, nie jest to wino z Automobil Klubu, tak? Że jest, my przeciwko sobie nie powinniśmy w ogóle występować, nie powinno być rozmowy na temat tego, że my jesteśmy za, my jesteśmy przeciw, a my was nie chcemy, nie. Tego nie powinno być. Nas postawiono naprzeciw siebie do bitwy. To jest bitwa, jak zostaliśmy zmuszeni do niej, sytuacjami czy decyzjami, które zostały wcześniej podjęte. Doszło do takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Ona nie powinna mieć miejsca. Każdy powinien mieć przestrzeń do funkcjonowania. My wiemy już od jakiegoś czasu, że tor nie zostanie w tym miejscu, w jakim jest. Chociaż tak naprawdę on miał tylko parę lat swojej świetności i był skazany na niepowodzenie właśnie z tytułu tych zabudów mieszkalnych. Ja chciałbym tutaj się wtrącić, że tor zostanie, tylko może będą ograniczone możliwości z jego korzystania, bo nie sądzę, żeby ktoś zaorał ten tor. On nawet będzie służył może jakoś bieżnia. Tylko co w tym całym temacie jest najważniejsze? Tor powstał w 1995 roku. Niedługo będzie już, rozumiem, 30 lat istnienia i tak jak Robert powiedział, na początku może nie przeszkadzało, potem póki władze też szkolne były bardzo przychylne i praktycznie istniał ten zespół kartingowy przy zespole szkół, jeszcze od technikum mechanicznego z lat 80. został przeniesiony. Kiedy ten zespół umarł, zaczęły się problemy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, przyszłościowo ja uważam, że ten tor powinien być dostępny, jeśli nawet wybudujemy nowy tor na takie imprezy dla miasta, dla dzieci takie właśnie, to co robi Motokart, ten inkubator taki kartingowy, motorowerowy, kodowy, to pierwsze kroki takie w motoryzację dla dzieci, my jako stowarzyszenie, prawda, sportu kartingowego Motokart, my robimy dla miasta, dla dzieci imprezy, udostępniamy swój sprzęt, prawda, za darmo, proszę Państwa, z tego korzystając, z tego 1%, który tam i przesyłacie teraz 1,5%, z naszych składek, z sum pieniędzy, którzy przekazują członkowie Motokartu, robimy za darmo tutaj imprezy dla miasta i one nie są hałasowe, nie są gościnne, że to przyszłość jest też taka, że my tu będziemy robili imprezy na sprzęcie elektrycznym. Wróćmy jeszcze do początku. Śledzisz umowy, jakie mamy umowy na wynajm toru, na inne rzeczy. W każdej jednej z umów jest zmianka, że tor jest, nie nadaje się do użytku. Nie ma homologacji na jakieś imprezy rajdowe, tak? Ale na kartingowe mógłby mieć. Moglibyśmy robić tutaj naprawdę ekstra imprezy, nawet kartingowe. Moglibyśmy wzorem Białegostoku robić tu ogólnopolskie wyścigi retrokartu, czyli tych starszych. Cokolwiek moglibyśmy robić. Ale my nie występujemy z powodu właśnie tych ograniczeń, o których mówisz, bo nie chcemy
nagłaśniać w ogóle całego tematu. No nie chcemy dokuczać. Tak. Tor nie spełnia homologacyjnie tylko normy, jeśli chodzi o zawody rajdowe. Natomiast jeśli chodzi o treningi, jest perfekcyjny. Nawierzchnia tego toru jest perfekcyjna. Stan jest perfekcyjny, bo tyle lat o to dbamy. Jest idealny, jest zabezpieczony. Idealnie, co widać może za naszymi plecami. Wszystko jest idealne. Układ zakrętów jest idealny do nauki. Pierwszych kroków idealnie. Tak, jest wszystko perfekcyjne. Do czego zmierzamy? I bijemy się tu już te paręnaście lat. Sytuacja już jest na ostrzu noża, bo wiadomo, ludzie nie chcą tego hałasu, bo chcą sobie odpocząć, tudzież po prostu chcą żyć w świętym spokoju. I jeszcze raz wrócę. To nie jest bitwa mieszkańców i nasza. My do tej bitwy nie stawaliśmy. I tutaj wielki ukłon do mieszkańców. Naprawdę, my nie jesteśmy wrogiem niczyim i was doskonale rozumiemy. Tylko trzeba się zadać sobie pytanie, kto doprowadził do tej sytuacji? Jak to się tak narastało? Jak to się w ogóle mogło wydarzyć? I teraz nie idźmy tropem szukania sobie wrogów pojedynczo, czy my przeciwko wam, mieszkańcy drodzy, czy wy przeciwko nam i na odwrót. Nie, nie. My jesteśmy razem. To jest wasz tor. To jest wasz tor po części, to jest wasz tor. Jeśli cokolwiek z nim się stanie, to wy też cząstkę tego stracicie. Rozumiemy potrzebę budowy nowego obiektu i on jakby w mojej ocenie on musi powstać i powinni wysprzątać to ci, którzy, Mireczku, zaważyli na tym, już tak bardzo ładnie powiem, zaważyli na tym, że do tego doszło. Tak. I nie udawać, tak, że nic się nie wydarzyło, bo się wydarzyło, bo to nie my żeśmy doprowadzili do tej sytuacji. Był jakiś interes, podejrzewam, właścicieli działek, może inne rzeczy, my wszystko rozumiemy, bo to są pieniądze, one muszą funkcjonować w przestrzeni. Tylko jeśli się podjął pewne decyzje i za przeproszeniem ten kot narobił, to po tym kocie trzeba posprzątać i nie czekać, która siła będzie bardziej perswazyjna, czy mieszkańców, czy tych miłośników wielkiej motoryzacji. Ja tutaj mam duży żal do tej samorządowej siły właśnie, jaką jest Rada Miejska, jak do radnych konkretnie, że tyle czasu, prawda, nie zajęli się tym problemem, żeby ten tor przenieść i szukanie funduszy, że nie widać tych efektów, mimo że do tych radnych zwracałeś się, prawda, w swoim czasie, prawda? Ja, proszę państwa, Mirek, zwracałem się na dwa razy, dwukrotnie dzwoniłem do jednego z radnych, tak, już tam nie będziemy tam wymieniać nazwiska. Oczywiście był przybity sytuacją i tym, co się dzieje, ale do dziś nie oddzwonił. I do dziś nie umówił się na spotkanie, więc nie oceniam wszystkich, tak, ale tam, gdzie ja dzwoniłem, to wszyscy są, tak jak, drodzy państwo, już pewien ten schemat znacie, wszyscy są za i wszyscy są przeciwko. Wpływ naszych radnych na życie miasta jest nieodczuwalny dla mieszkańców. Ja mówię, radny jest reprezentantem lokalnych interesów. Jeśli ten tor dokuczał tutaj tym mieszkańcom dookoła, to on tą interpelację powinien zacząć i powiedział, no nie wylewajmy dziecka z kąpielą, zaczynajmy przenosić, zrobić lokalizację tego toru, szukajmy funduszy, budujmy, tak jak w Białymstoku, budujmy wyścigowy, nowy tor, wyścigowy dłuższy, szerszy i tam wtedy przenieśmy ten hałas, Mirek, żeby nie dokuczał mieszkańców. Bo jeszcze jedno, bo od tych, którzy się żalili na ten hałas, tak, jest też taka informacja, że niektórzy z radnych mówili, zbierzcie jakieś podpisy, tak, tak, my wam pomożemy. No słuchajcie, no nie tak, drodzy kochani, nie tak, wy nie będziecie grali na dwa fronty. I musicie powiedzieć, według mnie, jako normalni, cywilizowani, biali ludzie, czy wy jesteście za, czy wy jesteście przeciw, czy wy wesprzecie ten tor, czy wy nie wesprzecie nowej inicjatywy związane z tą budową toru. I jakieś takie lawirowanie, to jest dla mnie, no inaczej, to nie jest męskie, ani żeńskie, to jest po prostu nijakie i byle jakie. Ja muszę powiedzieć, że no, tych młodych ludzi wspieram. Ja podpisałem tą ich petycję. Ja też podpisałem nowego toru i uważam, że zawsze będę wspierał takich pasjonatów motoryzacji. To są wielka pasja. Bo ja pamiętam, jak ja byłem młody, byłem taki sam i trzeba im tu dać skończyć ten program i aż do końca, póki w Suwałkach nie powstanie nowy tor wyścigowy z prawdziwego zdarzenia. Tak, ale jeszcze, Mirku, jeszcze dodajmy, bo trochę się odeszliśmy znowu. I tu były takie zarzuty, że czy nasze te programy, które mamy okazję gdzieś tam w jakiś sposób
znaczy te piąte koło nasze, tak? Tak, tak, które mamy, nie tylko za kółkiem. Nie tylko za kółkiem mamy możliwość realizować, że my jesteśmy jakoś przeciwni miastu, tak, i ratuszowi. Próbuje się tak tutaj nam dołożyć. Się. Absolutnie, tak, to nie jest tak. Drodzy Państwo, bo mamy tyle informacji, tyle różnych dziwnych sytuacji, które moglibyśmy w sposób taki szczujący wykorzystać, nie robimy naprawdę tego. I trzeba jeszcze jedną rzecz wspomnieć, bo tutaj ja gdzieś tam czytałem, czy widziałem w jednej z relacji, że tutaj jest takie ogromne wsparcie z ratusza. Otóż i ze szkoły. Nie wiem, przynajmniej z mojej działalności wynika, że nie. Nie ma tego wsparcia. Jedyną osobą, która to jest wspierająca, co ja chylę czoło, to jest pan prezydent, bo ile razy byśmy nie byli i dzięki niemu to wszystko jeszcze trwa, przynajmniej u nas w stowarzyszeniu. To dzięki jego opiece i temu wszystkiemu to wszystko trwa, tylko tutaj jakby troszkę tłumaczysz prezydenta może te niektóre działania. Ja rozumiem, że on przecież nie może być wszędzie. On nie może być wszędzie i tu jest ta rada, ona nie może stać wiecznie w tle i w krzakach, czekać kto pierwszą awanturę rozpocznie, żeby z nim być. Może dostaje nierzetelną informację, ja nie wiem, bo nie zdąży odebrać wszystkich. Zdaje mi się, że na pewno on za to nie ponosi winy, bo ja z punktu działacza społecznego widzę, że za każdym razem zawsze była ta pomoc i ta pomoc była nie udawana, tylko ona po prostu była. My w tym programie przedstawiamy problemy miasta. Bo mówię, nie tylko motoryzacyjne, jako takie problemy. A tymi problemami kto powinien się zająć? W danej okolicy dany radny. Rada ma nie służyć jako szczebel kariery. Rada to nauka dla radnego, to jego działania, to jego interpelacje i tak dalej. A nie ma być, że tak powiem, prawda, skocznią do następnego progu kariery, prawda. Nie tędy droga. Może to takie wybory powinny być bezpośrednie. Może właśnie, żeby dostać tą takie carte blanche od tych mieszkańców. Pokazuję, zrobiłem to. Ja jako osobiście, nie jako rada, tam w sumie podpinacie się pod czyjeś wykonawstwo Urzędu Miejskiego jako rada. Nie, pokaż ty osobiście, co zrobiłeś. Swoje interpelacje pokaż. Pokaż, ile pokaż ich złożyłeś. Ile, jak naciskałeś prezydenta, jak naciskałeś wiceprezydentów, jak, prawda, działałeś w sprawie na przykład obrony tego toru. Od 15 lat, prawda, borykamy się tutaj, prawda, z władzami, prawda, z tytułu różnych właśnie interpelacji dotyczących hałasu. Najpierw po tamtej stronie, tam posadziliśmy drzewa jako motokar, żeby mniej było tego hałasu, się uspokoiło. Teraz z tamtej strony bloków, gdzie ten hałas jest w ogóle minimalny, prawda, kiedy wybudowano te bloki, tor był wybudowany w 1995 roku. Niedługo będzie 30 lat. Tu dookoła nie było nic, wyjątkiem, prawda, później budowanych tych zespołów. Dzisiaj mamy bloki i teren chce się dalej przeznaczyć po tym. My to rozumiemy. Deweloperzy też muszą mieć zajęcie. Ludzie potrzebują mieszkań. Ale pamiętajmy o jednym. Kto był pierwszy i czy ci, którzy budowali to wszystko dookoła, nie wiedzieli o tym? Wiedzieli. I może trochę mniej na sport. Na sport, ten, który już dobrym życiem żyje, a przeznaczyć może trochę tych funduszy na budowę tego toru. I docierają też informacje i tych mniejszych stowarzyszeń, że jakby ten nacisk na dwie dyscypliny sportu w mieście, tak, on nie podoba się wszystkim. Nie podoba się wszystkim. I już tam nie chcemy wymieniać, bo nie chcemy żadnego konfliktu, ale jeśli się tworzą jakieś grube majątki wokół pewnych sportów, działalności, one są już prywatne. I funkcjonują swoim życiem. Funkcjonują już swoim życiem. To może nie dokładajmy do niej. I to już może... Jako miasto. Po prostu zastanówmy się. Nadchodzi czas, kiedy będzie można dokonać jakichś tam wyborów i zmian i naprawdę poświęćcie go na to, żeby zobaczyć, kto co zrobił, bo takie klepanie z roku na rok tych samych twarzy, mimo że one niczego nie wnoszą, prócz lewej ręki lub prawej w górze, no to czas może skończyć na rzecz tych, którzy będą chcieli cokolwiek zrobić, nie? Proszę, to jest moja prywatna ocena, Spojrzeć, to motokart, że tak powiem, prawda. Co ty chcesz kandydować? Wyposaża, jeszcze nie ma, że tak powiem, takiej rady. Wyposaża ten tor w bezpieczne bariery dla tych młodych ludzi plastikowe, to motokart.
uczestniczył w tym załatwianiu, prawda, żeby tu było bezpiecznie. Brał udział na morze, inaczej, żeby zaraz nie wyszło, że komuś coś odebrać. Bo my to rozstawiamy, nie? Fizycznie rozstawiamy, ale jest grupa, która wspiera i bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale naszych członków, z grupa, która działa na tą rzecz i tak naprawdę jako stowarzyszenie, to my administrujemy tak naprawdę tym torem i ten asfalt jest nasz, i te koszenie trawy jest nasze, i te, prawda, bariery to jest nasze inicjatywy naszych członków. Naszych członków motokartu. Ale jakby to nie dotyczy mieszkańców. Mydlić oczy. Jak nie dotyczy? Niech widzą, chodzi, że my jako społeczne stowarzyszenie, którzy wszyscy pracują społecznie, tu nie ma żadnej osoby na etacie. My tu nie mamy żadnego biura i nie mamy dyrektora biura ani nikogo. Przychodzą, poświęcają swój czas. I w końcu czas o tym powiedzieć, że czujemy się w pewnym stopniu niedoceniani przez miasto, a przede wszystkim przez tych radnych. Tu psa z kulawą nogą nie widziałem, że tak powiem, z Rady Miejskiej. Nie, no jeden był po artykule mieszkańców, jeden się pojawił. Tak, to w sensie, że się podłączy. Nawet nie będę się podłączył do medialnej akcji. Panowie, zajmijcie się tak szczerze. A tam są i panie i panowie, pod koniec swojej kadencji, to próbujcie coś z tym zrobić, żeby w Suwałkach powstał nowy wyścigowy tor. Jest... Nawet mówi się o wstępnej lokalizacji, że przy lotnisku jest na to miejsce i tam by ten hałas może nie przyszedł. No też nie ma co, bo byśmy zapomnieli. Przecież tu prezydent w tej kwestii działa, tak? Tak, no wypowiedział się, że albo tu na Krzywulce, no to już wiemy teraz, że raczej nie, albo na lotnisku. Sam powiedział, osobiście słyszałem, to jeszcze tak. Dworzec kolejowy w Suwałkach i problem w ogóle tego całego terenu kolejowego, prawda? Jadę ja szynobusem z Białegostoku, prawda, do Suwałk, tak się i od razu ma problemy. Tak, nie, ale patrzę tak, tu perony nowiutkie, w każdej wiosce on się zatrzymuje, które te były te przystanki, i wszędzie nowe perony robią, płyty tną, układają i kładają tu, a w Suwałkach, jak wyjeżdżałem na ten... No to przecież to nie wina miasta. 30, no nie, ale problem jest łączny, bo to wizerunek miasta jest. Ty wiesz, jak był ten upał, to wiesz, na dworcu kolejowym w Suwałkach, gdzie dzięki Bogu można było się schować, ile jest ławek? 3. A ludzi wiesz, ile czekało? Chochoi jeszcze trochę. Mirek, dość. Dość, okay. Mirku, drodzy Państwo. Ale powiedziałem, bo to jest mimo wszystko sprawa dla radnych. Po wakacjach to jest powinno dworca być... dworca kolejowego i bocznicy kolejowej. Po wakacjach to powinno to być las, miło i przyjemnie. Stacja rozrządowa, Suwalski Las, zaraz tutaj jak to Płociczna jedzie. Któregoś z niego zastrzelę. I motorów jeszcze po Sobolewie, prawda? I tam sypać ten żwir. Zastrzelę go na wagonie. I zakopię gdzieś pod trafostacją. Dostaniesz zezwolenia na broń. Wszystkiego dobrego. Możesz, bo... Nie.